Witam wszystkich szanownych słuchaczy, zebranych. I dzisiaj chciałbym Państwu trochę wiadomości przekazać w ramach właśnie tych cykli takich archeologicznych, powiedziałbym. To jest, będzie część druga, była poprzednio już pokazana Państwu część pierwsza i teraz część druga, dotycząca różnego rodzaju badań pomocniczych w badaniach obiektów archeologicznych, czyli to są badania pomocnicze dla archeologów. Proszę Państwa, takim narzędziem, które zostało parę lat temu wymyślone, parę lat, no, 20 parę lat temu, zostało wymyślone przeze mnie i mojego kolegę, pana Adama Gawła, są programy komputerowe, których zadaniem jest takie obiektywne porównywanie przedmiotów. W archeologii to jest ważne, bo to chodzi o koneksję, prawda? Ten program pierwszy, o którym opowiem, program Pottery, czyli program o ceramice, sprowadza się do tego, że dane dotyczące jednego naczynia ceramicznego, bez względu na wiek naczynia i, że tak powiem, lokalizację stanowiska, dane dotyczące tego fragmentu naczynia są zbierane w formie takiej listy. Tu jest akurat miejscowość Starosiedle, fragment ceramiki z tego stanowiska. Według odpowiedniego klucza, który jest załączony do programu, wpisywane są dane makroskopowe w języku angielskim, żeby to było, że tak powiem, dla zagranicy zrozumiałe również, bo po polsku to nie bardzo będzie zrozumiałe. Są te informacje dotyczące, kryteria dotyczące wpisywania danych są w programie podane. Także to się robi według odpowiedniego klucza. No bo zawsze w porównywaniu ceramiki, no oprócz typologii, że to jest garnuszek z prawym muszkiem i to jest garnuszek z prawym muszkiem, no to są podobne. Zawsze jest kłopot w porównywaniu, co znaczy, że coś jest podobne albo niepodobne. To takie są ogólne stwierdzenia. Tutaj się wykorzystuje dane komputerowe i program komputerowy, który te dane porównuje w ten sposób, że jest plim, przyciska się guziczek, jest plim i porównuje dane dotyczące jednego naczynia ceramicznego z danymi dotyczącymi drugiego naczynia ceramicznego i wynik tego porównania, tych wszystkich cech, które w tej tabelce są zebrane, pokazane przykładowo, wynik tego porównania jest podany w procentach, który mówi, te procenty mówią, że garnek z tego stanowiska do garnka z drugiego stanowiska dowolnego, który nas interesuje, jest podobny w 80-70%, prawda? Czyli podobieństwo jest podawane jako konkretna liczba. Jeżeli jest to 100%, no to garnki są identyczne. Jeżeli jest mniej niż 50%, no to można mieć wątpliwości, czy one są podobne. To urządzenie i cały program może być również wykorzystywany do porównywania naczyń ceramicznych archeologicznych, czyli starych, z surowcami. Surowce zbierane w rejonie stanowiska są odpowiednio przygotowywane, wypalane w piecach ceramicznych i następnie badane w identyczny sposób jak garnki stare, a dane są wpisywane też do tego programu Pottery. I to wystarczy, żeby dane naczynie ceramiczne, dany garnek archeologiczny, że tak powiem trywialnie,
porównać do surowca ze złoża i też otrzymuje się wynik w procentach. Czy garnek jest podobny do lokalnego surowca albo jakiegoś odległego, czy też nie. Dane, które są kolekcjonowane w programie Pottery, które się porównuje, tych danych jest 35 i no, na piechotę jest to po prostu niemożliwe do zrobienia, żeby 35 cech jednego naczynia porównać z drugim naczyniem, a w szczególności jeżeli mamy jedno naczynie i chcemy porównać na przykład z kolekcją 50 innych naczyń, z których każdy ma zebrane te same cechy, prawda? No więc to na piechotę jest absolutnie nierealne, a komputer sobie z tym świetnie daje radę i ustawia podobieństwa tego naszego naczynia ceramicznego, archeologicznego, relacje do innych naczyń w procentach, od największych podobieństw, czyli 80, 70, 60 itd., itd. I na tej podstawie możemy mówić, że to naczynie z tego stanowiska jest podobne do naczyń z innych stanowisk w tylu i tylu procentach, albo nie jest podobne. Także to jest nowoczesna technologia porównywania obiektów archeologicznych, ceramicznych, która no, niezwykle się przydaje, jest bardzo szybka, obiektywna. Kryteria są sprawdzane metodami mineralogicznymi, także to jest dobór metod sprawdzonych wielokrotnie, badaniami, testami i tak dalej, poprawki, to wszystko jest zrobione. Oczywiście można mieć zastrzeżenia do takiego programu, ale sprawa nie jest zamknięta. Każdy może sobie zrobić swój program. Natomiast to, co daje ten program, stosowany w archeologii już od kilkudziesięciu lat i masa stanowisk jest przebadanych, ceramiki ze stanowisk jest przebadana z użyciem tego programu, to to, że wyniki badań naczyń ceramicznych są standardowe. Oczywiście każdy może sobie zrobić jeszcze i mikroskop skeningowy, prawda, i nie wiem jeszcze jakie inne metody, spektrofotometrię w podczerwieni, badania izotopowe, nie wiadomo co, ale to jest taki kanon. Każda dodatkowa metoda badawcza jest mile widziana, natomiast żeby porównać garnki między sobą, trzeba po prostu te dane zebrać. No i co tu mamy? Mamy kolor zewnętrzny według klucza. Wszystkie dane są według klucza. Kolor przełamu, przełomu ścianki naczynia. Wszędzie jest szary, więc widać, że ten garnek akurat był wypalany w atmosferze beztlenowej. Nie był obmazowany. Ta ceramika nie była pokryta emalią, nie miała, nie zawierała na powierzchni malowań, czy grawerowana była, jeśli była grawerowana w ten sposób, no to tu się wpisuje, prawda? Temperaturę wypału określa się na podstawie izotropizacji minerałów ilastych, które są głównym składnikiem ceramiki. No to musi już robić mineralog, tego archeolog nie zrobi. Skład mineralny masy ceramicznej jest oznaczany na podstawie analiz mikroskopowych. W każdej próbce jest liczony około 500 ziarn, jest zrobiona statystyka i wpisywane te dane są do tego programu. No jak widać, tutaj mamy w tej akurat ceramice mamy minerały ilaste niemal 60%, kwarc, skalenie, plagioklazy, fragmenty skał i tu widać, że fragmenty skał magmowych występują w dużej ilości, są wskaźnikowe, no reszty właściwie nie ma. Dodatkowo pod mikroskopem liczone są wielkości ziarn, czyli średnica ziarenek tych masy ceramicznej. Według tego klucza, o którym mówię, wpisywane te dane są do programu. Tutaj ziarna od 15 mikrometrów,
aż do 2000, czyli do ponad 2 mm. One są liczone, jest zrobiona statystyka, obliczane procenty i wpisywany jest udział poszczególnych grup ziarnowych, ile jest tych ziarenek, prawda? Tym sposobem mamy zestaw danych, 35 danych dotyczących jednego fragmentu naczynia. Tu jeszcze można wpisać częstość występowania w stanowisku, duża, mała, średnia. To jest taka klasyfikacja. Następnie po wpisaniu zadaje się komputerowi zadanie porównaj i on tą tabelkę, że tak powiem, porównuje z wszystkimi tabelkami, które mu zadamy, dając wynik jako podobieństwo. Już nie opowiada się, że a tutaj jest tyle ziarenek kwarcu jako materiału schudzającego, a tutaj nie ma, no to jest trochę podobne albo trochę niepodobne. Proszę Państwa, podobny program jest zrobiony do surowców kamiennych. Też jest zawsze problem, czy te radiolaryty są nasze pienińskie, czy to są słowackie z Przełęczy Wlarskiej, czy obsydian jest z rejonu Tokaju, czy obsydian jest jakiś inny, prawda? No i z krzemieniami jest największy kłopot, bo tych krzemieni w Polsce jest dużo, w różnych złożach występują. W związku z tym dane dotyczące surowców w danym stanowisku, tutaj akurat jest stanowisko Grubgraben, austriackie stanowisko górnopaleolityczne, no i wpisywane są informacje o jednym z surowców, krzemieniu Flint number 1, krzemień numer 1, Grubgraben, Austria. To jest taka wizytówka tej próbki, bo to też opisywanie każdej w inny sposób powoduje komplikacje. Jest klucz w programie podany do wpisywania danych i tutaj mamy albo S, czyli site, stanowisko, albo O, czyli outcrop, czyli odsłonięcie naturalne. Jest charakterystyka makroskopowa według odpowiedniego klucza wpisywana do tego programu. No, że kolor jest brązowo-szary, prawda, w ultrafiolecie żółtawo-czerwonawy, patyna jest biała, nie zawiera wtrąceń żadnych, połysk jedwabisty, transparency, czyli przejrzystość słaba, dobra łupliwość i równy przełam, prawda. Pod mikroskopem w danym surowcu określa się skład mineralny, wyróżniając chalcedon, kwarc, no i te składniki, które są tutaj wypisane. To ma się zamykać na 100%. Oprócz liczenia pod mikroskopem udziału poszczególnych minerałów, jest liczona wielkość ziarn tych minerałów występujących tutaj akurat w krzemieniu. No i drobnych ziarenek chalcedonowych jest 91%, czyli to jest bardzo drobno krystaliczny krzemień. No a grubszych, grubiej krystalicznych ziarn kwarcu jest 7-9%, prawda, jest niewiele. Dodatkowo do tabelki wpisywane są wyniki analiz chemicznych surowca z podziałem na pierwiastki główne, czyli takie, których w surowcach kamiennych, takich jak krzemienie, opale, radiolaryty, obsydiany, których jest dużo, to jest wapń, magnez, sód, potas, żelazo i mangan, oraz pierwiastki, które występują zawsze w ilościach, albo prawie zawsze w ilościach podrzędnych, czy też śladowych. I tutaj mamy, widać od razu, zmianę zawartości, bo tutaj jest 0,01, 10,000, prawda? Mangan 10,3, 10,000. Cynk, nikiel, miedź, prawda, ołów, chrom i aluminium. Przepraszam, aluminium, które może być oznaczane, zawsze z aluminium jest pewien kłopot, ale się oznacza.
punkcie 13 jest częstotliwość występowania tego typu surowca w stanowisku archeologicznym. Proszę Państwa, w wykopaliskach archeologicznych, stanowisk prahistorycznych, ale nie tylko, otrzymuje się bardzo dużo obiektów kamiennych różnego rodzaju. Tutaj akurat to jest materiał obrabiany techniką odłupkową w stanowisku Grubgraben, to jest Dolna Austria, jakieś 160 km, 120 km na północny zachód od Wiednia. Ten rejon, tam robiliśmy badania z Amerykanami, z Austriakami. I tego typu zestawienia, próbek krzemieni ze stanowiska w Grubgraben, tych krzemień tam było bądź wiele, F1, F2, F3, każdy miał taką charakterystykę zrobioną, zostały porównane te krzemienie z Grubgraben z Austrii, z tego paleolitycznego stanowiska, z krzemieniami polskimi, bo dane dotyczące krzemieni polskich, owszem, są również na AGH u mnie. Okazało się, że te krzemienie austriackie są bardzo podobne do krzemieni podkrakowskich, do żadnych innych. Te podobieństwa są rzędu 60-70%, co zostało uwzględnione w publikacji, która została wydana w Belgii na temat stanowiska Grubgraben. W każdym bądź razie widać, że w górnym paleolicie pod Krakowem mieliśmy odwiedziny gości z Dolnej Austrii, którzy zbierali materiał do badań, materiał do wykonywania narzędzi właśnie pod Krakowem. Survey, który wykonaliśmy z panem profesorem Januszem Kozłowskim na terenie Dolnej Austrii, wykazał, że tam praktycznie nie ma żadnych surowców, w każdym bądź razie takich podobnych do tego, co jest w stanowisku Grubgraben. Owszem, pod Wiedniem na wzgórzu Mauer, czyli Murarz, jest kamieniołom, w którym występują wapienie zawierające niemal czarne krzemienie. Zostały również poddane badaniom. No i okazało się, że tam w Grubgraben jest kilka warstw archeologicznych z różnych okresów czasu, bo siedzieli akurat w tym miejscu, bo tam występowały węgle kamienne, więc używali ich do palenia w ogniskach. Jest tam w YouTubie na ten temat taki mały wykładzik. W każdym razie te krzemienie z góry, ze wzgórza Mauer pod Wiedniem również są w stanowisku Grubgraben. Jak Państwo widzicie, tego typu metody matematyczne, komputerowe są bardzo przydatne w dokonywaniu analiz porównawczych zarówno ceramiki, jak i surowców krzemiennych. To już nie jest, magnez jest, prawda, podobny w tym, to, a tam też jest podobny, nie? A wapń nie jest podobny. No i co tutaj z tym zrobić? Urządzenie robi to automatycznie, niezwykle szybko, bo porównuje między sobą kilkaset próbek w ciągu dziesiętnej części sekundy, wypisując wszystkie podobieństwa. Także metody określania podobieństwa na oko to jest głębokie średniowiecze. Teraz w tej chwili już trzeba robić to w ten sposób, zwłaszcza, że jest to rodzaj standaryzacji badań. Bo często jest tak, że w każdym stanowisku każdy sobie bada różne rzeczy jak chce. Natomiast no i porównywanie potem różnych przedmiotów między sobą, jeśli chodzi o takie chemiczne, mineralogiczne dane, jest po prostu niemożliwe, bo w jednym miejscu robią mikroskop, w drugim miejscu robią badania na przykład rentgenowskie albo jakieś inne podczerwień, albo coś innego. W związku z tym te dane pasują do siebie jak pięść do nosa. Oczywiście każde dane są przydatne, natomiast jeżeli myślimy o porównywaniu komputerowym, no to dane muszą być ujednolicone, bo komputer inaczej tego nie zrobi i nie będzie rozumiał, co ma zrobić. Tyle o programach
komputerowych wybranych do analiz porównawczych ceramiki i surowców kamiennych. Osobny, bardzo ciekawy temat to są badania szkieł, różnego rodzaju szkła. Najstarsze, które miałem przyjemność badać, to szkła egipskie, znalezione w pobliżu Aleksandrii, no, które prawdopodobnie mogą mieć około 3,5, może 4 tysięcy lat. A tutaj są przykłady szkieł z zamku w Czućcu, który badałem dzięki uprzejmości pana Antoniego Lubelczyka z Rzeszowa. No i takie kawałeczki zostały znalezione, o ile pamiętam, w studni tego zamku, zasypane, porozbijane. Tutaj, ponieważ szkło jest izotropowe, w badaniach mikroskopowych, polaryzacyjnych, no nie bardzo daje jakiekolwiek wyniki, bo to jest izotropia przy nikolach skrzyżowanych, polaroidach skrzyżowanych, szkło jest czarne. Więc sposobem są obserwacje w mikroskopie skeningowym. Tu mamy właśnie zdjęcie skeningowe szkła i części malowanej, to jest to takie w te ziarenka i szkła szkliwa pod spodem, prawda? Analizy chemiczne szkliwa, czy szkła znajdującego się pod tą warstwą malarską, powierzchniową, pokazują, że szkło jest dosyć skomplikowane chemicznie. Oczywiście jest sodowo-krzemowe, ale warstwa malarska, powierzchniowa jest warstwą zawierającą dużo ołowiu. Mam 24%. Występuje też cyna, w zależności który kolor się bada, to całą gamę pierwiastków można dostać i powiedzieć również o nieco szczegółów o wykończaniu powierzchni, ozdobieniu powierzchni, barwieniu tej powierzchni różnymi minerałami czy też różnymi syntetykami. Osobna sprawa, która jest no, bardzo interesująca w archeologii, to są badania architektury, ale nie w sensie historii sztuki, tylko w sensie substancjonalnym. Tutaj są przykłady rotundy z Przemyśla Świętego Mikołaja, gdzie zostałem zaproszony do wykonania badań takiego lochu, który został zamurowany i była kwestia, tutaj takie duże kamienie się trafiły, które były częściowo malowane. Było podejrzenie, że te bloki są wzięte z wcześniej rozebranej świątyni prawosławnej i że ślady malarstwa, które są na tych blokach, to są ślady tego malarstwa, które było właśnie w tej prawosławnej świątyni rozebranej. Taki obraz się rzucał w oczy w momencie, kiedy zszedłem tam z archeologami na dół, z historykami sztuki. No, zamurowane przejście jakieś podziemne, prawda? Zrobiłem szkic taki rysunkowy, no i zabrałem się do rekonstrukcji rozwoju tego zabudowania. Oczywiście na początku nie było nic. Potem stadium 2, pojawiła się ta warstwa dolna. Stadium 3, po takich drobnych kamykach zaczęto tutaj układać kamienie większe. Następnie kolejne stadium, jeszcze większe kamyki się pojawiły i, że tak powiem, obraz jak gdyby jest wzbogacony o szczegóły. Kolejne stadium zamurowania to są właśnie te duże kamienie częściowo ze śladami malowania. Następnie wywalono tu dziurę, nie wiadomo po co, pewnie żeby tam przechodzić. Tutaj jest to zamurowanie bez tej dziury, bo te kamienie są po prostu inne niż ta cała reszta.
No i następnie tą dziurę zamurowano jeszcze dodatkowo, czego już tutaj nie pokazuję. Z tych bloków kamiennych zostały ściągnięte śladowe ilości barwników i zostały te barwniki porównane mineralogicznie z barwnikami pochodzącymi z tej rozebranej świątyni prawosławnej. Te barwniki z tej rozebranej świątyni prawosławnej znajdują się w Muzeum w Przemyślu. Dostaliśmy nieco materiału do porównania i okazało się, że te barwniki w tym zabudowanym, zamurowanym przejściu w rotundzie świętego Mikołaja są inne barwniki niż te, które były w Muzeum Przemyskim, co sugeruje, że, czy też potwierdza, że te kamienie jednak nie pochodziły ze świątyni, z rozebranej świątyni prawosławnej, z jakiegoś innego źródła pochodziły. Bardzo ciekawy jest temat badania kafli. Ja dostałem serię kafli ze zbiorów Zygmunta Holzera, dzięki uprzejmości jego małżonki Tereni Holzerowej. I to akurat są przykłady kafli, starych kafli z pieców średniowiecznych zamków podkrakowskich. No bardzo piękne, ale dostałem też, oprócz takich bardzo pięknych, dostałem cały worek, nie powiem, takich odpadków jakichś. No, Zygmunt zbierał wszystko, kolekcjonował, co popadło. Zamiast to wyrzucić, wzięliśmy to do badań na AGH. No i widać, że te barwienia są tutaj akurat dwukolorowe, bo zielony jest i taki, powiedzmy, szaro-żółtawy kolor. Zostały zrobione obserwacje masy ceramicznej. Tutaj mamy przy pomocy lupy binokularnej sfotografowane. Tu są minerały ilaste termicznie zmienione, ziarna kwarcu i różne inne. No i pod mikroskop to wszystko zostało wzięte. No i okazało się, że masa ceramiczna jest bardzo drobna tego kafla. Jest bardzo drobnoziarnista, homogeniczna, ale widocznie była za tłusta, bo dodano piasku kwarcowego. A oprócz tego w przecięciu tego kafla wyszła warstwa szkliwienia, szkliwa. To jest szkliwo, ta część tutaj. Tu jest inny fragment kafla, znaczy innego kafla. No, w takim wyglądzie też odpadek właściwie. No i ponownie to samo. Widać tutaj, że w fotografii mikroskopowej widać, że jest masa ceramiczna, wypał był w warunkach z dostępem tlenu. Masa ceramiczna jest schudzona, bo w tej takiej masie czerwonawej, jednolitej, to głównie minerały ilaste, za tłuste to było, więc dodano kwarcu. Powierzchnię szkliwiono dwukrotnie, jak gdyby. Pierwszy raz przy pomocy, no to jest przekrój przez kafel, nie? To jest wewnętrzna część kafla, to jest ta kolorowa, szkliwiona. No i tą część szkliwioną najpierw przygotowano podkład w postaci takiego bardzo drobnoziarnistego kwarcu, a następnie szkliwiono masą również zawierającą ołów. Na ten temat jest publikacja w materiałach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Bardzo ładnie to zostało wydane, za co bardzo panu dyrektorowi Michałowi dziękuję, że był uprzejmy przyjąć te materiały do druku. Osobna sprawa to są badania, bardzo ciekawe badania brązów. Brąz brązowi nierówny. Tu mamy brązy znalezione przez archeologów w stanowisku podkrakowskim.
I są zdjęcia makroskopowe, każdy przedmiot ma swój numerek, prawda? I one były badane głównie przy pomocy przystawki do mikroskopu skeningowego metodą EDX, czyli metodą fluorescencji rentgenowskiej, absolutnie nie niszczące badania. Jest publikacja na ten temat o brązach z Bieżanowa, stanowiska w Bieżanowie. Tam są różne okresy brązu i różne, cała masa różnych rodzajów brązów, prawda? Tutaj akurat mamy brąz, analizę chemiczną właśnie z Bieżanowa. Numer próbki jest podany. Brąz ołowiowy z dodatkiem cynku, czyli ołowiowo-cynkowy. No, ale jakieś ślady krzemionki, to w każdej się poniewiera. W każdym brązie. No a to jest oczywiście miedź główny, czy też jeden z głównych nośników całego brązu. Tu jest jakaś inna próbka, przykładowe rzeczy są tylko 1565. No i tutaj mamy brąz cynowy, z cyną, miedź z cyną, prawda? Także te brązy na oko, no, podobne są, ale jednak mineralogicznie, chemicznie się bardzo różnią. Te analizy pozwalają porównywać brązy między sobą w stanowisku, ale też między stanowiskami. Czy brązy z tego miejsca są podobne do brązów z innego miejsca? To jest dżungla, jeśli chodzi o brązy. To bez tych danych to w ogóle na piechotę to. No, niby typologia, że tu jest drucik, to tu też jest drucik, a tu jest tam kółeczko, to tu też jest. No to jest niewystarczające zdecydowanie w tych czasach. No i też można domniemywać źródła surowców, skąd też były brane metale do robienia tych stopów. No cała bajka długa, stanowisko jest opublikowane, te analizy brązów są również opublikowane. Kogoś z Państwa interesuje, zapraszam serdecznie. Osobny taki dosyć nowy problem w stanowiskach archeologicznych stanowią masy plastyczne, różnego rodzaju plastiki. Dyrekcja Muzeum Katyńskiego zaprosiła mnie do współpracy, ponieważ rzeczy wyciągnięte z grobów w Katyniu, w Miednoje i w innych miejscowościach, gdzie nasi czerwoni przyjaciele mordowali ludzi, te przedmioty zostały odkopane i przywiezione do Muzeum w Warszawie, do Muzeum Katyńskiego. A część z nich znajduje się też w innych magazynach, gdzie no po prostu one zaczynają po wyjęciu ziemi, zaczynają ulegać procesom niszczenia. Tutaj chcę pokazać parę przykładów przedmiotów wyciągniętych z grobu. To akurat jest fragment grzebyka z ebonitu, bo wtedy takich plastików w naszym pojęciu nie znano. To były plastiki robione z pochodnych drewna. Także tu mamy symbole wytłoczone na grzebyku. Ten grzebyk jest podpisany. Ten akurat grzebyk jest w niezłym stanie, taki prawie jak nowy. Ale jak się przypatrzymy dokładniej temu plastikowi przy dużych powiększeniach na mikroskopie skeningowym, to widać, że ten ebonit się utlenia. Zaczynają się pojawiać na nim jakieś związki, utlenione związki organiczne. Tutaj akurat okulary dostałem też do badań. No, tych przedmiotów całą masę tam zbadałem. I tutaj sam ten też ebonit był nie taki bardzo zniszczony. Natomiast szkło pod wpływem prawdopodobnie różnych substancji pochodzących z rozkładu tych zwłok, bo to wszystko groby były, no to one
te substancje wpłynęły na szkło w okularach, które zniszczyły, utleniając i powodując, że ono przestało być przeźroczyste. Natomiast tu są takie, w uszkach od okularów są takie bolce. Bolce były zrobione z brązu czy też z miedzi i zostały utlenione do fosforanów, takich zielonkawych typu turkusów. Proszę Państwa, no pod mikroskopem szkło to właśnie ulegające procesom destrukcji wygląda w ten sposób. To jest warstwa szkła jeszcze w niezłym stanie, to ta strefa. A to jest to, co się dzieje z tym szkłem, że ono się zaczyna robić mętne, nieprzeźroczyste. Ono ma cały szereg spękań, zaczynają tutaj tworzyć jakieś wtórne substancje. No i w ogóle, że tak powiem, szlak to wszystko trafia. Tutaj zostały zrobione analizy chemiczne substancji pokrywających szkło, ale też właśnie tych kołeczków łączących uszka okularów z samymi okularami. No widać, że to jest miedziowa substancja, czyli właściwie prawie że czysta miedź. Tam krzemionka pochodzi z otoczenia, także łączenie uszek z okularami było przy pomocy bolców miedzianych. Tam ślady cynku są. Proszę Państwa, no, został zaproponowany na podstawie tych badań sposób zabezpieczenia przedmiotów wyciągniętych z grobów w tych cmentarzyskach na wschodzie. I jedynym sensownym, takim nieinwazyjnym sposobem okazało się pakowanie próżniowe, bo te przedmioty wykopane w cmentarzyskach na wschodzie, no, składano do woreczków, opisywano, prawda, i do pudełek, bardzo starannie to wszystko. Natomiast to wszystko było pod wpływem powietrza atmosferycznego, które nadal działało na te przedmioty, więc zostały zrobione próby pakowania próżniowego, żeby nie dochodziło tam powietrze do tych przedmiotów, no i to zostało wszystko przekazane dyrekcji Muzeum Katyńskiemu, panu dyrektorowi, i podjęto tam decyzję w tym muzeum, aby właśnie przepakować te wszystkie przedmioty do woreczków próżniowych. Co się dalej stało? Nie wiem. Prawdopodobnie przepakowano. Tutaj chcę Państwu teraz powiedzieć parę słów o żużlach, które są niezwykle brzydkie na oko, ale niezwykle piękne w badaniach mikroskopowych. Tutaj tych żużli nabadaliśmy się sporo, ale chcę opowiedzieć o jednej lokalizacji. To jest Lubietowa koło Bańskiej Bystrzycy na Słowacji, gdzie było hutnictwo żelaza i hutnictwo miedzi. Mała wioska w tej chwili, ożywiona trochę tradycjami górniczymi. No, z bardzo długą historią, długo opowiadać. W każdym bądź razie pojechaliśmy tam ze studentami naszego koła naukowego Wydziału Geologii AGH. No i pomogła mi młodzież zbierać materiały. Część dostałem od Państwa starostwa, którzy tam też mają małe muzeum. My tu mamy na przykład taki żużelek z wytopu miedzi, który pod mikroskopem polaryzacyjnym wygląda w ten sposób. Widać ślady malachitu i azurytu, a więc głównych minerałów miedzionośnych w złożach rejonu Bańskiej Bystrzycy. No i to czarne dookoła i to czarne w środku to jest szkliwo. A więc wytopy następowały w takich temperaturach, że substancja towarzysząca minerałom miedzi się zeszkliwiała, przechodziła w fazę szkliwa. Tutaj przy większym powiększeniu w innych miejscach napotyka się węglany miedzi, głównie malachit i azuryt, ale też siaczki miedzi występują, które w procesie hutniczym przeszły w fazę tlenków,
i węglanów po wielu latach. To jest kolekcja kryształków węglanów miedzi w masie izotropowej, masie szkliwa, takiego żużlowego, że tak powiem. I to jest, o tym jest też prezentacja na YouTubie. Zapraszam, żebyście się Państwo oglądali, jak szczegóły interesują. Oprócz hutnictwa miedzi w rejonie Bańskiej Bystrzycy i Bańskiej Szczawnicy było hutnictwo żelaza. Takie żużle tam się w Lubietowej koło Bańskiej Bystrzycy się trafiają, jeszcze mają dużo żelaza. Technologia była dosyć taka no niezaawansowana, powiedziałbym, bo w żużlach jednak sporo tego żelaza zostawało. No i szło to na hałdę. Badania, które robiliśmy u nas w AGH w mineralogii, pokazały, że oprócz szkliwa bardzo efektownego pod mikroskopem, to jest szkło takie powstające przy wysokich temperaturach topienia żelaza, żelazo się topi 1500. Jeżeli dodaje się topników, no to ta temperatura trochę się obniża, ale wtedy kwarc już płynie spokojnie, w związku z tym szkliwo jest takie bardzo efektowne. Dodatkowo w żużlach tego rejonu, żużlach żelaznych, czy pochodzących z wytopu żelaza, rozpoznaliśmy wtórne piroksena fibole, to są kryształki w masie żelazistej, te takie to jest żelazo. Tutaj mamy nawet zrobione widma ramanowskie właśnie takiego szkliwa zawierającego diopsyd krystaliczny jako wtórną substancję po formowaniu się właśnie żużla przy wytopie żelaza. To jest takie widmo klasyczne diopsydu właśnie z tych żużli, jednego z tych żużli Lubietowej. Tam duży program był realizowany. Studenci potem się chwalili na różnych sesjach naukowych. Ciekawe też są badania normalnych kamieni, obiektów kamiennych znalezionych w stanowiskach archeologicznych. No, takie to się nie za często zdarzają, ponieważ no, to wszystko jest przechowywane i tak dalej, ale również w stanowiskach archeologicznych trafiają się niezwykle ładne kryształki. Miałem okazję badać takie paciorki z wielu stanowisk archeologicznych i były to paciorki z bursztynu i były to paciorki ze szkła i czasem z jakiejś z ceramiki, czasem z jakiejś kamyki już takie z wyższej półki. No, u nas są specjaliści na AGH, którzy są tak zwanymi gemologami, a więc zajmują się kamieniami szlachetnymi. No i takie badania u nas też na AGH się robi. Dziękuję bardzo za cierpliwość, za wysłuchanie. No i zapraszam na następną audycję o kamieniach. Prawdopodobnie będzie to o badaniach obiektów odkrytych w Delcie Nilu, w stanowisku w Delcie Nilu. A zatem wszystkiego najlepszego, zdrówka, no i do zobaczenia i do usłyszenia.